trzymamy za 15 trzecia ręce i po prostu tu mamy kontrolę, bo wiemy, o ile ten skręt skręcam i wiem, ile wróci. W Krośnie ruszył Instytut Bezpiecznej Jazdy. Na specjalnych szkoleniach kierowcy mogą się nauczyć na przykład, jak wyjść z poślizgu. Jest okej, jest, można się pobawić trochę na tym i także można powiedzieć, że jest edukacja i zabawa w jednym, także no najbardziej mi się chyba podobało na tej macie właśnie poślizgowej. Myślę, że jakieś doświadczenie na pewno praktyczne z tego można będzie wynieść. Nigdy nie wiadomo, jak się zachować na drodze. A jak będzie ślisko, to wolę nie wylądować w rowie jednak. I po to ten kurs w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Chodzi o to, by pokazać kierowcom, jak niewiele czasem potrzeba, by doszło do tragedii. My tu staramy się kierowców po prostu uczyć myślenia, przewidywania, zapobiegania wszelkim skutkom w przyszłości wypadków czy kolizji. Także kierowca tu powinien poznać przyczyny wszelkich niepowodzeń na drodze. Droga hamowania samochodu rozpędzonego do prędkości 50 km na godzinę na suchej nawierzchni wynosi 20 metrów. Na mokrej albo oblodzonej to nawet kilka razy dłuższy dystans. Tutaj można poćwiczyć w bezpiecznych warunkach pod okiem instruktorów. W życiu codziennym, w normalnych warunkach nie możemy tego sprawdzić, bo jeżeli już jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, która jest, to nie wiem, jak się zachować. Natomiast to nas ma przygotować na taką sytuację. Krośnieński Instytut Bezpiecznej Jazdy to nowość w regionie. Do tej pory kierowcy, którzy chcieli podszkolić swoje umiejętności, musieli wyjeżdżać poza Podkarpacie. Patrząc na statystyki wypadków drogowych, ilość ofiar, ilość zabitych, ilość rannych, doszliśmy do wniosku, że warto coś takiego propagować. Zwrócić uwagę kierowcom na to, co ich może czekać w rzeczywistości na drodze. Może dzięki takiemu szkoleniu uniknie się dziesiątkom wypadków, będzie mniej rannych, będzie mniej zabitych. Żeby skorzystać z zajęć, wystarczy mieć prawo jazdy kategorii B. Kolejne szkolenie odbędzie się pod koniec września. Szczegóły na portalu isanok.pl i na stronie internetowej Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.